Wiecie, że my nie zostawiamy takich rzeczy na śmietniku. Oczywiście, że nie. Rozdajemy te obrazki sakralne za darmo na Targu Staroci, więc zaczekamy na kogoś, kto będzie miał... Pomoże otworzyć je. Tak. Pomoże, tak. Poprosimy, żeby ktoś nam po prostu wziął i otworzył te drzwi i zabierzemy ten obrazek. Brudny, ale wyczyścimy, umyjemy. Ale kochani, najlepsze jest tutaj. No znowu. Zobaczcie. No jest to niespodzianka dla nas. Zobaczcie na to. Spacerujemy sobie dalej, kochani. Cieszymy się tym roczkiem. Cieszymy się tymi fantami na roczek. Po prostu coś niesamowitego. Ta biżuteria. I tak też chcieliśmy wam powiedzieć, że słuchajcie, ile tych rzeczy w ogóle jeszcze się nie znajduje, ile one, prawda, ile zostaje w tych śmietnikach, po prostu w tych kubłach. Gdzieś tam na dnie. Tak, hejo, hejo. Witamy wszystkich bardzo serdecznie w takim jubileuszowym odcineczku, spacerku. Tak. Kochani, zabieramy was na wspólny spacerek, bo dziś właśnie w taki sposób obchodzimy, świętujemy, co Edytka? Nasz roczek na YouTubie. Roczek naszego kanału. Tak. Co prawda filmik pewnie widzicie 5 stycznia, ale dzisiaj mamy... Dzisiaj mamy 4. Tak jest. I oficjalnie 1 rok na YouTubie jesteśmy. Także zobaczymy, co dzień przyniesie. Chodźcie razem z nami. Słuchajcie, rozglądajcie się dookoła. Tak. No bo to drugi nasz spacerek w tym roku. Pierwszy nie był zbyt owocny. No nie. Świnka Peppa zrobiła robotę. Także dziękujemy za wszystkie komentarze, kochani. Dziękujemy, bo wrzuciliśmy na posta. Posta wrzuciliśmy z informacją o tym roczku i wiadomo. Dziękujemy za odzew, dziękujemy za życzenia. Dziękujemy, że jesteście z nami. Witamy wszystkich nowych widzów. Fantastycznych, cudownych, którzy naprawdę też no, zaskoczyli nas. Prawda? Tak, bardzo. No i cieszymy się, bawimy się. Pamiętajcie, to jest mega, mega przygoda. Szanujmy się, pamiętajcie o tym również. Tak jest. Szanujmy zwierzęta, szanujmy ludzi, tak jak pisaliśmy w poście. A zobaczycie, traktujcie wszystkich tak, jak sami byście chcieli być traktowani i naprawdę wszystko się zmieni. Dobrze, tyle z przywitania, kochani, może troszeczkę wiać, bo pogoda jest taka, zobaczcie. No, taka sobie, tak, no. Zachmurzyło się. Zapowiadali deszcz, więc mamy nadzieję, że zdążymy. Nie, pogoda nie popsuje nam tego spacerku. To jest jubileuszowy roczek na kanale aparatów. Edytka śmiga tam, ja idę na gabaryty. I cóż my tutaj mamy? Troszeczkę starych mebli, déjà vu, jak zawsze. Ale zerknę do środka, żeby Edytka nie mówiła, że nie patrzę, że nie szukam kurki. Bieskiej. Co u ciebie, Edytko? Nic, pusto. Tak, ale mieliśmy życzenia, żeby znaleźć kurkę. Tak, dzięki. Tak. No. Życzenia, mieliśmy pod postem życzenia, żeby znaleźć kurkę. Nie wyrzucali, widzę, pojemników, ale nic nie ma tutaj dla nas. No to chodźmy dalej. No cóż tutaj nas czeka? Kartony, jakieś zabawki. Przejrzymy zabaweczki. Może przejrzymy, może jakieś będą figurki. Coś takiego, wiecie, stara jakaś zabaweczka czy coś. Zobaczymy. Ale tak, to poza tym déjà vu. Idziemy, nic. Nic, słabo, nie? O, tutaj ktoś jest. Bockiem. O, słoiczki. Krzesełko. Dobry. Buteleczki. No nie. Czasami w butelkach coś się trafi. Jakiś fajny wazon. A pan czego szuka? Tak? A, no to dobrze. I łowy jakie owocne dzisiaj? Na przykład.
u lekarza i tak po drodze idę teraz. Aha, no to dobrze, ale widzę, ma pan trochę tych toreb, to niech się zapełnią wszystkie. A ja liczę, że ja przejdę na dół. No. I idę na autobus. I bardzo dobrze. To wszystkiego dobrego, zdrówka w tym nowym roku. O, Edytka, co znalazłaś tutaj w tym? Otoczony piesek. Tak się ucieszyłam, bo w taki sposób podniosłam go, a tu o. O. Taka figureczka. No to, ale Edytko, no teraz mamy, co mamy? Czołóweczkę, no to mamy. Wyciągaj. No, na razie jeszcze wszystko widać. Widać wszystko? No. A ja nie wiem. No w sumie no. Coś wam pokazywałem, ale pan zagadał do nas. Chwilkę porozmawialiśmy. Ja nie widziałem tego pieska. No bo on tutaj z boku był, wiesz? Mhm. No ale szkoda. No cóż. Może, Edytko, ale on może był po prostu już tutaj włożony, uszkodzony. No nie wiem, no skąd mogę wiedzieć? No właśnie, no to nie smutaj. Ja to tylko tak widziałam. To nie smutaj. Ale szkoda. Tak jest. A to jest, dalej, no co? A to jest ten właśnie taki ze szczęśliwszych naszych śmietników, nie? Tutaj znaleźliśmy naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych no rzeczy. Pani, spokojnie, to ten sam spacer, ten sam dzień. Po prostu włożyłem czapkę, bo się tak zimno zrobiło. No, strasznie wieje. Ale Edytka to dbała o mnie tak, że powiedziała: Mariusz, do plecaka czapkę w razie czego. No i proszę. Przydała się. Przydało się. Oj, może troszkę wiać. No opuszczamy ulicę Wrocławską, Edytka, komórę tak wyciągnij. Już, zadzwoń tam na Wielkopolską, powiedz, że aparaty nadchodzą. Oj, wybaczcie ten wiatr, ale dzisiaj jest naprawdę słabo. Słabo. No i że poprosimy coś. Trąbią, trąbią dookoła tylko. No właśnie. Żeby to nie był pusty spacerek. O to chodzi. Pierwszy pusty? Nie. I tu jeszcze w rocznicę, w roczek? Nie. Nic z tych rzeczy. Trzymajcie kciuki. Uhuhu. Ohoho, jaki stelaż. No, solidny. Tam jest reszta. Tak, tutaj jest reszta. No, można by się rozsiąść w takim cacuszku. Ale solidne, nie? No, kawałek drewna fajnego. No i trochę plastiku, wiadomo. Nic wielkiego. Nic wielkiego. Lecimy dalej, Edytko. Tak? Oczywiście. A pamiętasz, jak tutaj śmigaliśmy na hulajnogach? Mhm. Ja cię kręcę. Ale to była zabawa. Ale była zabawa, no. Mamy tyle wspomnień, kochani, przez ten rok. Tyle się uzbierało. Ojoj. Niesamowite. No, przygoda życia. A tu takie zmiany. Pamiętacie? Tutaj ten placyk. Niczego nie było. Była stara wiata. Na śmietniki, a teraz jest takie cacuszko. O, już gabaryty są nawet. O, choineczki. Trzeba się rozejrzeć, zobaczyć co i jak. Ale właśnie takie nowe, nowoczesne wiaty powstają w tym miejscu. Tu jest jedna i tam zaraz przejdziemy do drugiej. Nie, Rytko? Tak. Ale wiesz co? O, Rytka coś wyhaczyła? Nie. No, widziałem jakąś reklamóweczkę. Aha. Ale słuchajcie, tutaj nie widzę, żeby tutaj było jakoś zamykane to na jakiś czytnik czy coś takiego. Zobaczcie, prawda? No właśnie. No, czyli fajnie będzie otwarta. Dziękujemy. Super. To lecimy dalej. To lecimy do drugiej. Coś tutaj? Nic. O, stare tylko jakieś mury zostały i tyle. Lecimy do drugiej. No kochani, po pierwsze... Nie pusty spacerek. Po drugie, Edytka miała nosa. Zerknijcie tutaj do kosza. Zerknijcie. Już wam pokażę. Gdzie co było? Tutaj mamy drugi. Tutaj mamy drugi ten koszyczek. Tam jest chyba jeden. Tam jest jeden. No, tam on jest rozerwany. Ten też jest rozerwany, ale trzyma się na tym materiale. Na tym materiale. Ja już szedłem z wami, kochani, do następnego, ale... Edytka to Edytka. Zobaczcie. Może najpierw to tak. Tutaj jest jakaś zabawka dla psiaka. Nowa. Nowa, Harry Potter. Z metką, 20 zł kosztowała. No, idealna dokąd? Żeby zawieźć? No, żeby zabrać do schroniska. Do schroniska, akcja psiak. Tak jest. To tutaj mamy. Tutaj jakieś są ładowarki. Wiadomo, trzeba je wyszorować. Brudne, więc naprawdę
wybaczcie nam ten widok, ale no nie możemy ich zostawić. I tutaj jest taka sygnaturka, kochani. To jest chyba Wałbrzych, tak? Edytko? Tak. Tutaj jest taki talerz, a tutaj jest chyba misa. Mhm. Tu jest chyba misa, o. Zobaczcie. I tak. To wygląda. Ale kochani, najlepsze jest tutaj. No znowu. No znowu. Zobaczcie. No jest to niespodzianka dla nas. Zobaczcie na to. Łańcuszki, pierścionki, zegarek. Coś niesamowitego. Dobra, pakujemy to, żeby tutaj... A, to jeszcze jest taka kolia. Czy co to jest? Tak. Oj, oj, oj. Jakieś perły. Dobra, słuchajcie, uciekamy stąd, żeby nikomu tutaj nie przeszkadzać. A mówiłam, że telefon zadziała? Zabieram. Edytka zadzwoniła swoją komórą, kochani, tutaj na Wielkopolską. Coś niesamowitego. Pakujemy to wszystko i... No lecimy dalej. A tu jeszcze mamy taki notesik. Też sobie zabierzemy, bo mamy dużo zapisywania. Także niesamowite znajdy. Teraz idziemy do tego drugiego, kochani. Cały czas nie możemy z Edytką uwierzyć. Cały czas przeżywamy to. Tutaj jest... Czy tu nie ma na gabaryty? Tutaj chyba nie ma na gabaryty, ale nauczeni... Edytko, zerkamy. Zajrzeć, tak. Tak jest, zerkamy. Folia. Zerkamy, kochani, i tak to wygląda. Czyli tutaj jest też nowy, też taki fajny, duży, niezamykany, ale już bez miejsca na gabaryty, nie? Gdzieś będzie można... Ale to, słuchaj, tutaj jest następny, tam jest miejsce, no, na gabaryty za tobą. No dokładnie. I ten, z którego tak wróciliśmy. To chodźmy, chyba że tutaj będą składować obok. To teraz chodźmy już też... Live. Zobaczymy, co tam będzie. Ale mamy humory dobre. Jejku, ale rocznica, Edytka. Niesamowite. Niesamowite, naprawdę. No mamy szczęście. Tak, oj, wybaczcie wiatr, jak coś. No bo strasznie dzisiaj. Ale pójdziemy na żywo, nie będziemy ciąć. Potem znajdziemy ustronne miejsce, to się włączymy i wam powiemy jeszcze kilka rzeczy. Chojneczka. Tutaj, o. Czekaj, co tutaj masz? Edytko, nic. Tam jest chyba jakiś... To przytrzymaj mi, bo ja tutaj mam jakieś... Dobra. W tym, w reklamówce cosik. Ale co? To nie wiem. Druciki, kawałeczki. O, tutaj porozwalane głośniki. Są głośniki. Był sprzęt chyba jakiś. To zostawiamy. Może to sobie na złom ktoś coś zbiera, jakieś kolorowe metale. No to tutaj chyba nic wielkiego nie będzie. No nie. Kolejny cel przed nami. Edytka wydarła. Mówi, że to jest jej dzień. Dzisiaj to jest jej dzień. Edytko, a to nie jest przy przypadkiem ten śmietnik, w którym się zatrzasnęłaś? Aha, myślałam, że kurka też się znalazła. Kurka też biała. Tak. Koszyczek. No widzisz, on był niby otwarty, wtedy też było tak, że otwarty. No i co się stało? No i zatrzasnęłam się, no. Tutaj są jakieś mebelki stare. No i zatrzasnęłaś się właśnie. Jak to wyszło, nie wiem. Nie wiem. Nie było nic w środku? Nie. No, okej. Okay. Dzisiaj to szukamy, nie, tak bardziej to dokładnie. Patrzymy, tak. Cóż tutaj mamy takiego? Dywany. Latające dywany, bardzo proszę. Jeszcze. No. No i remonty. Grubszy remont. Grubszy remont. To chyba kuchnia była. Co to było? Tutaj zamknięty śmietnik. Lecimy dalej. Torebeczka. Jakaś... Plecak? O, wieje, wieje. Pusto? Nawet grosika na szczęście? Właśnie szukam. Wieje strasznie.
Tutaj też zamknięty. Nic dla nas ciekawego. No nic. Nic? Nie. Spacerujemy sobie dalej, kochani. Cieszymy się tym roczkiem. Cieszymy się tymi fantami na roczek. Po prostu coś niesamowitego. Ta biżuteria. Szok. I tak też chcieliśmy wam powiedzieć, że słuchajcie, ile tych rzeczy w ogóle jeszcze się nie znajduje, ile one, prawda, tak. Ile zostaje w tych śmietnikach, po prostu w tych kubłach. Gdzieś tam na dnie. Tak, tyle co my możemy, wiecie, zajrzeć i wylukać, no to i sięgnąć, staramy się to ogarnąć, ale ile tak naprawdę, pomyślcie sobie, skarbów, prawdziwych skarbów, ląduje na wysypiskach, no. Także zobaczcie, to też nie wiem, jakie rzeczy też ludzie wyrzucają, czy też przez przypadek, prawda? Pomyłkę, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, natomiast przez ten rok, który spędziliśmy na YouTubie, chodząc po tych śmietnikach, naprawdę przeżyliśmy wiele, wiele razy byliśmy zaskakiwani przez śmietniki, tak. Wy również przecieraliście oczy, jakie cudowne rzeczy są na śmietnikach i tak sobie myślimy, że śmietniki jeszcze nie raz nas zaskoczą. Zaskoczą, pewnie, że tak. A my nie możemy się doczekać, kochani. Dopiero 2023 rok zaczyna się, 4 stycznia. Nasze urodziny, pierwsze na YouTubie. Świętujemy i dziękujemy, że jesteście razem z nami. Pomagacie nam, świętujecie. No i też rozglądacie się. No pewnie, podpowiadacie nam. Także gdybyśmy czegoś nie widzieli, to krzyczcie. Mariusz, Odytka, na prawo, na lewo. My słyszymy, spokojnie. Dobra, no to... No, komu... patrzymy, szukamy. Komu w drogę, bo już się zaczyna ściemniać, ale mamy czołówkę, także... A, nawet dwie. Dzisiaj na wypasie. Kochani, doszliśmy do śmietniczka kolejnego. Jest zamknięty. Jest zamknięty, ale zobaczcie, tutaj jest obrazek sakralny. Tutaj Pan Jezus, zdaje się, tak? To jest za szkłem. Tak. Jakaś ramka. Wiecie, że my nie zostawiamy takich rzeczy na śmietniku. Oczywiście, że nie. Rozdajemy te obrazki sakralne za darmo na Targu Staroci. Więc zaczekamy na kogoś, kto będzie miał... Pomoże otworzyć je. Tak. Pomoże, tak. Poprosimy, żeby ktoś nam po prostu wziął i otworzył te drzwi. I zabierzemy ten obrazek. Brudny, ale wyczyścimy, umyjemy. Wiecie, mamy tyle szczęścia, że... No nie możemy zostawić go, tak? Jak jest. Udało się. Mamy. Mamy, kochani, mamy. Zobaczcie, tak wygląda w pełnej okazałości. Tutaj jest szyba, ramka. Brudny, jak byk, ale oczywiście wyczyścimy. I takie obrazki sakralne na Targach Staroci rozdajemy po prostu za darmo. Ktoś jest zainteresowany, wiecie zresztą, ale to przypominamy tylko nowym widzom, bo może nie wiedzą. Także cieszymy się, wieje, zaczyna kropić, ale szczęście nas nie opuszcza. Ho, ho, ho. Wymiana mebli. Ja sam muszę sobie... O, zajrzeć, a to niespodzianka! Choineczka. Nic wielkiego. No nic, nie ma ciekawego. Lecimy. Oj, 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 jak wieje. A cóż tu się tu dzieje? Wszystko i nic można znaleźć na śmietniku. Wszystko i nic. No ale chyba nic dla nas. Dla nas akurat nic. Ale może dla kogoś to jest wszystko. Nie wiem. Nie, tutaj nic dla nas. Chodźmy dalej. Oj, 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 tutaj mamy pustki wysprzątane. Tutaj oczywiście tylko opony. No, tak jak żeśmy nieraz wspominali, Mariusz często wspominał, to powinno być zutylizowane. Ale niestety nie jest. Czekam na Mariusza. Ty nie masz pokazywać pustek, tylko skarby. No co ty? No przecież właśnie pokazuję. Pokazujesz pościutko wysprzątane? Ciebie pokazuję. A. Skarbusiu. No. Bardzo mi miło. Lecimy? Oczywiście, nic tutaj nie ma dla nas. Niestety. Ale jeszcze troszeczkę, 1/3 spacerku przed nami. Przestało padać. No właśnie. Także super.
stanęliśmy pod daszkiem, bo znowu zaczęło padać, tym razem troszeczkę mocniej, ale na szczęście jesteśmy... Widać. Widać, że pada? No, na szczęście jesteśmy blisko domu, także cieszymy się. No i chcielibyśmy się z Wami pożegnać i podziękować za ten urodzinowy spacer śmietnikowy. Bardzo owocny dla nas, naprawdę. No, jesteśmy ciekawi, co tam tak naprawdę znaleźliśmy. Wszystko dokładnie zobaczycie w czwartuniu oczywiście, tylko nie teraz, pewnie na przyszły tydzień. No bo nie mamy... To się uzbierało. To prawda, no nie mamy tyle znajdek, tyle fantów, aby to pokazać teraz w czwartuniu. Teraz w czwartuniu będzie ten filmik przecież, 5. Tak. A za tydzień mam nadzieję, że już będzie tego trochę. Po tych spacerkach troszeczkę więcej się fantów uzbiera, żebyśmy mogli zrobić Wam prezentację. Edytka, prezenterka a nasza, ja, żeby zrobiła podsumowanie czwartkowe, prawda? Tak, ja już zapraszam. No, także dziękujemy serdecznie za poświęcony czas. Dziękujemy za życzenia. Życzymy Wam również wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i do następnego spacerku. Trzymajcie się, pa, pa. Pa.